Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z gry Termoil. A mi, drodzy Państwo, wracamy do tego pięknego symulatora. Ostatnio w komentarzu dostałem informację, żeby mówić bardziej żywo, więc może się to uda. Musiałem sobie zmniejszyć decybele na mikrofonie, bo od razu na przestery wchodziłem, jak mówiłem, żywo. Ale jesteśmy. Na czym my skończyliśmy, bo ja nie pamiętam, jeszcze ostatnią reinstalację robiłem Windowsa, więc jesteśmy trochę na innym etapie. Mam nadzieję, że się nie cofnęło za dużo. Mi wyskoczyło, że mam pobrać pliki z chmury, więc to zrobiłem. Myślę, że jest w porządku. No dobrze, jedziemy. Ciepło przyspieszy przepływ ropy. No dobrze, ale my to już zaczęliśmy, nie? No tak. Dobrze. Trzepaj. Co to tak ciepsko? No właśnie, gwizdać. Ja to wszystko wiem, czemu mi się te informacje podkazują. Teraz nie mogę wejść w ustawienia, no cóż, szkoda. Dobra, no cóż. Dobra, no już nie marudź. Tam jeździ, a nie tu. Co ty tutaj w ogóle szukasz? Dobra, jeszcze kolejnych pałkarzy bierzemy. Zobaczmy, co tu osiągną. Tam gwizdasz, tu gwizdasz. No i super. Tym sposobem się wyzbyłem przez całej kasy. Duże to to? A może być. Magma. No i weź mi teraz tylko powiedz i bądź mądry, gdzie jest. Ta magma, to znaczy nie magma, tylko ropa, nie? No weź trochę popałkuj. Widzicie, się udało coś chociaż znaleźć. Tutaj też jest magma. Dobrze, ci to niby coś znaleźli, ale chciałbym bardzo się dowiedzieć, co? Tu jest takie małe, o matko.
Dobra, pompuj. O, masz takie przyspieszenie. No, patrzcie. Akurat trafiłem. Lipiec. Jeszcze widzicie, coś jest. No właśnie, a czemu ja się tutaj nie podłączyłem? A mogłem. Weźmy jeszcze paru pałkarzy, może akurat. To jest gaz. Dobra. Przemy i to pompujemy. Wyślemy kreta. Ty nie powiesz. Już jestem tak blisko, to weźmiemy, podłączymy. Jeszcze? Tylko, że to jest połączone. Powiem tak, zadziwiacie mnie panowie, nie? Tu jest. Listopad, dobra, i tak tego wszystkiego nie wypompuję. Na trochę złym etapie. Się to powiodło, ale tyle co się uda. Się uda. Na 19972. Że nie jest to wygórowany wynik, ale i tak jesteśmy najlepsi. Zagrać niższa, wyższa, nie chce mi się. Wyżej 0,70. To jest warte tego. Myślę, że jest. Idziemy na aukcję terenu. Za nic w świecie nie wiem, gdzie byliśmy. 36-36, czyli myślę, że no... Poszedłeś bezpieczny, mówisz, chłopku? No dobrze. Timer, pożyczka, porady burmistrza, warsztat. Prędkość ogniwa, rozmiar gazy. Krety magma. Nie, to nie. Dobra, idziemy. Nie ma co. Trzeba się obrać za wydobycie. Pałkarze. No. To się rozumie. Od razu na ostro. Mógł tutaj chociaż jeden zostać, nie?
genre. Aukuita dalej. Tutaj trzeba postawić nową. O, jest. O, i to takie duże jest. To nie tam, tam nie sprzedajemy, nie, nie. Dobra, rozpalamy system. RS-4, bez sensu, żeś to zrobił. Bez sensu. Trochę chociaż pomyśleć. O, tu idziemy, tu jest dobrze. Chwila przemyślenia musiała być. To zrobić dalej, ale uznałem, że jednak warto będzie. O, nie mogłem tam wyszukać. O, ten zbiorniczek ci chodziło, o ten. Ej, te skały. Dobra, ale mamy magmę. Musimy sobie wypuścić parę kretów. No dobrze, mamy to. Umowa na wyłączność. A bo daj to sobie tutaj jeszcze z pałkami. To mi na dobre wyszło, to ja nie wiem, że sobie podpisałem tam z nimi umowę na wyłączność. I w ogóle cokolwiek da. Tutaj za zbiornik był. Ropa tam się wydobywa i się wydobywa. Wszystko. Kończymy, nie? No, nawet się to udało. Dużo gazu było. Szkoda, że tego gazu całego nie wykorzystaliśmy. Zajmij się Right Inc.
A to ja dostałem 300 za to, że ja sobie z nimi umowę podpisałem. A myślałem, że to ja tracę, a to szybciej trzeba tę umowę podpisywać. Ja miałem 30, tamci mieli po 36, dobrze. Nie miałbym w tam celował, nie? Jeszcze mamy do zrobienia? Nie. Lewym poniżej 0,88. No zróbmy tak. Wtedy sobie weźmiemy, nie? I tam zrobimy... Przez prawym nie idziemy, tylko samym lewym. Aha, super. Myślałem, żeby dać niższą, nie? Ale mówię, nie, to za proste będzie. Na razie się nie ulepszamy. Idziemy jeszcze na jedne wykopki ropy w tym odcinku. Którym my z lewym podpisywaliśmy? Tak, bo było 88. Okej. Razu koniu, ulepszenie. Ale żeś to zrobił. A drogi koniu. Trzeci koniu. Ulepszenie koniu. Jeszcze paru tutaj cudaków z pałkami. Teraz tam by było trochę lepiej, ale już... Że ja pójdę tędy sobie tu, o. No i patrzcie, jak ładnie trafiłem. Stacie zbiorniczość, nawet trochę większy, więc możemy go sobie ulepszyć. Bierzemy pałkarzy, bierzemy parę kretów lasowo w ziemię wrzucimy. Tam jest gaz. Tu będzie magma. Dobra, i robimy to tak, nie? Dzięki czemu mamy trochę szybsze wydobycie. Myślę, że gdzieś na takiej wysokości będzie w porządku wiercić w dół. Dokładnie. A i też ogromny zbiornik. Dobra, idziemy z tym. Mamy jeszcze paru cudaków z różdżkami. Uj, jeszcze są. Jest takie maluszcie. Dobra, nie no, drodzy Państwo. Wy nie nadążacie.
Prawda, aż tak to przyspieszyłem? Pamiętać wszystkiego bym się spodziewał, ale nie tego, że będzie aż tyle ropy. Naprawdę jest jej sporo dziś. Trzeba uważać. Za te wycieki słono zapłacimy. Na razie też sobie chodzą, bo chodzą. To wcale nie był taki mały ten zbiorniczek, jakby się mogło wydawać. Dobra, i kończymy. Udało nam się ładnie, pięknie. Właśnie, 1580. Ajajaj, trochę dużo. Trochę dużo, nie ukrywam. No cóż. Ten jeszcze na minusie był, wszyscy stracili, a ja patrzcie, drodzy państwo, jak zyskaliśmy. No, my mieliśmy 45, o jak fajnie. Że wszyscy myślą o tym samym, co ja. No i to. No dobra. Będzie co będzie. A, bo my to już mamy. A. Panem Filipem można zagrać. Będzie. Lewym poniżej 68, w prawym. Bierzemy tak. Dobra, za 200 możemy wziąć 50% zniżki na wycieki. Że niewielkość stada, co byśmy tutaj chcieli pójść w rozmiar do lasera. Okej. Ale następne kopanie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć!